środa, 17 stycznia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Rząd kończy pracę nad projektem rozporządzenia powołującego do życia Ministerstwo Przemysłu. Ma ono rozpocząć pracę w marcu. Jego siedziba będzie się mieścić w budynku Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Karolina Komada. 100 konkretów na 100 dni to hasło, które towarzyszyło nam przez dobre kilka miesięcy podczas kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. I podczas tej kampanii padło wiele deklaracji związanych z rozwojem i transformacją regionu. Wszyscy będziemy jeździli i relacjonowali. Mówili o tych 100 konkretach na 100 dni. Jak wiecie, tam są także punkty dotyczące Śląska. To właśnie tu na Śląsku umiejscowimy Ministerstwo Przemysłu. Nie tylko ze względów symbolicznych, ale także praktycznych. Tutaj znowu Śląsk, całe województwo śląskie stanie się sercem polskiej gospodarki, sercem polskiego przemysłu. Ministerstwo Przemysłu ma powstać w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych. Tak wynika z projektu opublikowanego we wtorek 16 stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 marca i choć znana jest data, wciąż nieznana jest lokalizacja. Urząd ministerialny to jednak jest przynajmniej kilkaset osób. Wydawałoby się naturalnym miejscem właśnie takie spółki, które będą z ministerstwem bezpośrednio związane i współpracowały. Takie na przykład jak Polska Grupa Górnicza, no bo chyba w takiej przestrzeni w centrum naszej aglomeracji innej, która byłaby do dyspozycji, nie uda się znaleźć. I mimo, że Polska Grupa Górnicza nie potwierdza jeszcze tych informacji, to budynek ten odgrywał już podobną rolę w przeszłości. Gmach wzniesiony przed wybuchem I wojny światowej przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej był siedzibą Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Zanim jednak jakikolwiek budynek zostanie siedzibą Ministerstwa Przemysłu, musi on być odpowiednio przygotowany. Przygotowanie budynku ministerstwa to nie jest tak jak w przypadku zwykłych obiektów, po prostu wprowadzenie się gdzieś do biura. To jest kwestia zapewnienia różnego rodzaju systemów, zapewnienia kwestii dostępów na przykład do kancelarii tajnej i spełnienia różnych wymogów, które muszą być zapewnione do funkcjonowania organu administracji publicznej. Więc ja nie wykluczam, że będzie tak, że ministerstwo ruszy, natomiast my równolegle jako Śląski Urząd Wojewódzki jakieś działania takie obsługowe dla pani minister, zlecone przez panią minister, w dalszym ciągu będziemy realizować. Taka jest też nasza rola. A oprócz siedziby do faktycznego stworzenia Ministerstwa Przemysłu konieczna będzie zmiana ustawy dotyczącej działów administracji i przypisania części działów administracji z Ministerstwa Aktywów Państwowych do resortu przemysłu. Ministerstwo ma się zajmować kopalinami, czyli górnictwem jako takim, i druga część tych naszych obowiązków to jest kwestia energetyki, ale energetyki w zakresie paliw kopalnych, czyli to nie jest energetyka związana z tak zwanym OZE czy też z energetyką wiatrową. 5 lutego minister przemysłu profesor Marzena Czarnecka oraz minister aktywów państwowych Borys Budka spotkają się w Brukseli z komisarzami unijnymi. Rozmowy mają dotyczyć kwestii notyfikacji umowy społecznej dla górnictwa. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach wybudzono ze śpiączki farmakologicznej 17-latkę, która podróżowała Audi uczestniczącym w tragicznym w skutkach wypadku w Wodzisławiu Śląskim. Zginęła w nim trójka młodych ludzi, którzy także jechali tym autem. Do wypadku doszło w sobotni wieczór na skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Spaderewskiego. Na filmie z monitoringu widać, jak kierujący Peugeot, skręcając, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi, co doprowadziło do czołowego zderzenia. Kierujący Audi oraz dwoje jego pasażerów zginęli na miejscu. Dwoje pozostałych pasażerów Audi oraz kierujący Peugeot zostali przewiezieni do szpitala. Według informacji GCZD 17-latka przebywała na oddziale intensywnej terapii. Była w śpiączce farmakologicznej, nie oddychała samodzielnie. Doznała bardzo poważnych, wielonarządowych obrażeń. Przeszła wielogodzinną operację ratującą życie. Jej stan lekarze określali jako ciężki, ale stabilny. Dziś szpital poinformował, że 17-latka została wybudzona. Czekają jeszcze długie leczenie i rehabilitacja, ale medycy wygrali walkę o jej życie. Kilkuset hasydów, głównie z Izraela, modliło się w ostatnich dniach przy grobie cadyka Dawida Bidermana w Lelowie. Od wielu lat do niewielkiej miejscowości koło Częstochowy przybywają ortodoksyjni wyznawcy judaizmu z całego świata, żeby przy grobowcu cadyka modlić się o zdrowie i pomyślność. Paweł Jędrusik.
Lelów to mała wieś w powiecie częstochowskim, licząca około 1000 mieszkańców. Gdy przyjeżdżają tu hasydzi, zdarza się, że jest ich więcej niż samych mieszkańców. Ci przywykli już do wizyt tych gości. Jak co roku, no. Oni nam nie przeszkadzają, my im nie przeszkadzamy. Oni mają swoje święta, to niech sobie tolerują, my tak samo. Dobra. Także nie przeszkadzają nam wcale w tym. No, to jest taka pewna taka tradycja, że przyjeżdżają i, tak, i są bardzo zorganizowani tacy, nie? I tak zawsze przyjeżdżają i teraz poszli na cmentarz, tu koty mają ten grób i dobrze, takie upiększenie do Lelowa i w pewnym sensie trochę to skuteczne jest, nie? Bo zostawiają parę kasy, kurczę, w sklepie czy na hotelu. Świętują, ja ich świętuję, nie świętują, no co będziemy mówić, no. Mieszkańcy już się przyzwyczaili? Przyzwyczaili się mieszkańcy, bo tam no to ludzie, oni tu się zadmowili, jakieś tam imprezy tańczują tam, nieraz jest, tam byłem nieraz, tam ładnie to jest nieraz. Hasydzi z całego świata do Lelowa przyjeżdżają, żeby odwiedzić grób cadyka Dawida Bidermana, który urodził się w tym mieście. Data święta jest ruchoma, choć zawsze przypada na styczeń. W Lelowie cieszą się z tych wizyt. Na pewno ma to wiele wymiarów, ponieważ dla nas, dla Lelowa, tak jak mówicie, jest to wizerunkowe, takie marketingowe, ponieważ no, Lelów jest zauważalny w tym czasie, kiedy hasydzi do nas przyjeżdżają. Jest pokazywany w mediach, mamy się czym chwalić. Pod tym aspektem nawet i kulturowym, historycznym jesteśmy jedną z najstarszych miejscowości w Polsce, ponieważ nasze początki sięgają XII wieku. A oprócz tego ma też aspekt finansowy. Przyjazd hasydów interesuje też artystów, którzy dokumentują ich wizyty. Od ponad 20 lat fotografuje ich Arkadiusz Ławrywianiec. To jest niezwykła sprawa, ta ich głęboka wiara, gdy przyjeżdżają w rocznicę śmierci cadyka Dawida Bidermana. I gdy przyjeżdżają tak licznie, są tak skupieni na tym święcie, na modlitwach, na uczestniczeniu w tym wydarzeniu. I jak reagują? Reagują hasydzi bardzo pozytywnie. Hasydzi w Lelowie przebywają od kilku dni. Jeszcze dziś lub jutro będą wracać do swoich krajów. Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje wymianę kuratorów oświaty. Pierwsze decyzje zostały podjęte jeszcze w grudniu, a teraz czas na kolejne kroki. Wojewoda śląski powołał dzisiaj na stanowisko PO śląskiego kuratora oświaty Aleksandrę Dylę. Przejęła wszystkie obowiązki kuratora do czasu rozstrzygnięcia konkursu, który zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Karolina Komada. Zmiany w polskiej edukacji trwają od grudnia. Najpierw było odwoływanie kuratorów oświaty, a teraz przyszedł czas na ich powoływanie. W naszym regionie to Aleksandra Dyla rozpocznie zmiany w śląskich szkołach. To tam zaczęła swoją pracę 30 lat temu jako nauczycielka języków obcych. Teraz pełniąc obowiązki śląskiego kuratora oświaty zamierza przyjrzeć się temu, co trzeba naprawić. Ja muszę zobaczyć, ja muszę zrobić coś na kształt audytu, żeby po prostu zobaczyć, jakie są zadania, jakie są te terminowe sprawy, żeby się rozeznać w sytuacji instytucji. Chciałabym, żeby się kuratorium oświaty otwarło. Otwarło na współpracę, na rozmowę z tymi osobami, którym zależy na rozwoju edukacji, na dobru dziecka, młodzieży. Też na takim rozwoju kształcenia zawodowego, które mam wrażenie, że no gdzieś po drodze się pogubiło. Aleksandra Dyla będzie pełnić obowiązki śląskiego kuratora oświaty do czasu ogłoszenia, a następnie rozstrzygnięcia konkursu. I mimo, że konkretnych działań, jakie podejmie, jeszcze nie znamy, wojewoda śląski już jasno określił cel i zmiany, jakie powinny zajść. Ja liczę na pewną zmianę wizerunkową, jeżeli chodzi o kuratorium. Liczę na to, że kuratorium będzie odbierane jako instytucja, która jest partnerem dla szkół w rozwiązywaniu problemów. Tych problemów szkół jest bardzo wiele, natomiast liczę na to, czy oczekuję tego, że kuratorium nie będzie takim organem represyjnym, który dyrektorom będzie narzucał różnego rodzaju takie ideologiczne zachowania. Ogłoszenie konkursu nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni, na pewno do 29 stycznia, bo według ustawy konkurs powinien zostać ogłoszony do 30 dni od odwołania kuratora. W województwie śląskim kurator Urszula Bauer została odwołana 29 grudnia ubiegłego roku. Śląski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 28 stycznia na Stadionie Śląskim. W programie m.in. okolicznościowy bieg, koncerty zespołu Śląski Oberschlesien. Cel to płuca po pandemii. W tym roku zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych.
W zeszłym roku zebrano blisko 2 miliardy złotych. Fundacja kupiła ponad 70 tysięcy urządzeń do walki z sepsą. Paweł Jędrusik. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 32, a w tym roku będzie zbierać pieniądze na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc. Finał wojewódzki odbędzie się w tym roku przed Stadionem Śląskim w Chorzowie. Będzie atrakcji dużo. Będzie przede wszystkim część sportowa. O 10.30 bieg Malucha, o 12.00 bieg dla dorosłych. Mamy zapisanych 1400 osób, także naprawdę imponująca liczba. Oczywiście wpisowe to wrzut do puszki, więc myślę, że już z tego tytułu uzbieramy naprawdę sporo pieniędzy dla orkiestry. A potem od 14.00 wokół stadionu koncerty, pokazy. A na scenie wystąpią m.in. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Oberschlesien czy Gromi. Ci, którzy nie będą mogli wrzucić pieniędzy do woźpowej puszki, mogą wesprzeć orkiestrę przez internet. Już teraz możecie wystawiać i licytować przedmioty jak co roku. Aukcje są jednym ze sposobów wsparcia finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co może znaleźć wśród naszych aukcji charytatywnych? Okazję do spełnienia marzeń, wyjątkowe przedmioty z historią oraz kolekcjonerskie smaczki. Sporo atrakcji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie też w innych miastach. Imprezę finałową organizuje m.in. Sosnowiec. Taka była środa. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.